Kurs alfa, wąż w kościele, zagrożenie w kościele. Nawrócona protestantka ostrzega kościół. Strzeżcie się kursów alfa. Czy to prawda? Właśnie w tym filmiku chciałbym wam powiedzieć o tym, czym jest naprawdę kurs alfa. Posłuchajcie. Tak jeszcze dla jasności, jestem Tomek Kozłowski, jestem katolickim księdzem z 6-letnim doświadczeniem i od początków swojego kapłaństwa jestem związany z kursami alfa. Więc jeżeli przyjmiemy definicję Jezusa Chrystusa, definicję chrześcijanina z 10 rozdziału Ewangelii Mateusza z 16 wersetu, Jezus mówi, bądźcie nieskazitelni jak gołębie i sprytni jak węże. Więc jeżeli w taki sposób popatrzymy na węża, to kurs alfa jak najbardziej odpowiada wężowi, ponieważ w sposób sprytny, jasny, klarowny pokazuje podstawy wiary chrześcijańskiej i głosi dobrą nowinę. Kurs alfa jest metodą. Metodą, która ma głosić dobrą nowinę. Ja osobiście uważam, że jest jedną z najlepszych metod i najprostszych do głoszenia dobrej nowiny, szczególnie dla tych, którzy są daleko od kościoła, są ludźmi niewierzącymi, niepraktykującymi, a chcą doświadczyć, czym jest chrześcijaństwo i czym jest relacja z Bogiem. A więc każde spotkanie kursu alfa składa się z trzech głównych elementów. I pierwszym z nich jest posiłek. Każdy lubi dobrze zjeść. Nie znam osoby, która by nie lubiła dobrze zjeść, więc na kursach alfa zawsze jest jedzenie, zawsze jest to smaczne jedzenie. Drugi element kursu alfa jest to wykład, więc za każdym razem mamy dawkę dobrej wiedzy, gdzie słuchamy o tym, czym jest chrześcijaństwo. Wykłady są oparte oczywiście na Biblii. Trzeci element to jest dyskusja, rozmowa, dialog, więc kursy alfa odbywają się w radosnej, życzliwej, luźnej atmosferze, w małych grupkach rozmawiamy o tym, co jest naszym doświadczeniem i o tym, co usłyszeliśmy, jakie mamy na ten temat zdanie. Kurs alfa, jak sama nazwa wskazuje, składa się z 5 liter. Najpierw literka A. Czyli każdy może przyjść, każdy na alfa jest mile widziany. Niezależnie od tego, czy jesteś wierzący, niewierzący, poszukujący, czy jesteś za Jagiellonią, czy za Legią Warszawa, niezależnie od tego, kim jesteś, jakie masz poglądy, możesz przyjść, jesteś mile widziany. Czekamy na Ciebie. Druga literka, literka L, czyli Learning and Louder, czyli uczymy się i śmiejemy się. Kursy alfa są zawsze tworzone w atmosferze nauki, czyli poznajemy coś ciekawego, coś nowego. Te wykłady są oparte zawsze na solidnej wiedzy biblijnej i na doświadczeniu życiowym, ale również podczas kursów alfa dużo się śmiejemy. Na początku jest dowcip, który ma rozluźnić atmosferę, ponieważ chcemy, aby nasi goście czuli się jak najbardziej swobodnie. Więc nauka i śmiech. Trzecia literka, czyli P jak pasta albo potatoes, to znaczy, że podczas każdego kursu alfa bardzo ważnym elementem jest jedzenie, przy którym spotykamy się, siadamy w swoich małych grupkach, wcinamy, rozmawiamy o tym, jak nam minął tydzień. Na różne bieżące tematy rozmawiamy, ale ważne jest to, żeby rozmawiać przy pełnym brzuchu. Więc jeżeli ktoś wraca z pracy, ze szkoły, z zajęć, pierwsze co robi, to najpierw powinien podjeść, żeby po prostu na podjeść trzeba skończyć. Czwarta literka to literka H, czyli help one another, to znaczy, że pomagamy sobie wzajemnie i tak jak przy jedzeniu budujemy ze sobą relacje, rozmawiając przy dobrej atmosferze, trochę jak w restauracji, kiedy się spotykamy, tak samo pomagamy sobie nawzajem poprzez rozmowę, poprzez dobrą radę, poprzez to, że jesteśmy ze sobą. I ostatnia literka, znowu A, ask of anything, to znaczy pytaj o wszystko, każde pytanie jest dobre. Na każde Twoje pytanie, które nosisz w swoim sercu, jeżeli będziesz chciał je zadać podczas kursu alfa, będzie potraktowane poważnie. To znaczy, pytamy o wszystko. Kurs alfa jest początkiem. Tak jak literka A na początku alfabetu jest zaproszeniem do wejścia na drogę. Podczas 10 spotkań, które odbywają się co tydzień, te spotkania trwają około 2 godzin, gdzie jest zawsze czas na rozmowę, na wykład i na dyskusję. Można poznać wiarę chrześcijańską od podstaw. I te tematy, które są poruszane, są tematami biblijnymi, które zawsze wychodzą z Pisma Świętego. A co z pozostałymi literkami? Prosta sprawa, będziesz miał jeszcze całe życie, aby poznać całą paletę, cały alfabet wiary chrześcijańskiej, wszystkie literki, które są nam dane do tego, żebyśmy poznawali Pana Boga. Ale alfa to jest początek, to jest wejście w drogę. I na zakończenie, jaki jest cel kursu alfa? Celem kursu alfa jest to, aby osoba nawiązała osobistą relacje z Jezusem Chrystusem. Wszystko, co robimy na alfa, jest
podporządkowane temu celowi. Dzieje się to zawsze w atmosferze luzu, wolności i radości. Więc na kursie Alfa do niczego nie będziesz przymuszony. Będziesz zaproszony, będziesz mógł. Jeżeli będziesz chciał rozmawiać, to będziesz rozmawiał w małej grupce. Jeżeli nie będziesz chciał rozmawiać, będziesz chciał tylko słuchać, to będziesz tylko słuchać. Nikt cię do niczego nie będzie przymuszać.